I zawsze podczas tego typu spotkań, lepiej lub gorzej obsadzanych przez władze futbolowe, państwowe, samorządowe, rzuca się na jaźń takie pytanie, w jakim miejscu jest małopolska piłka? Czy ci laureaci, których będziemy honorować za chwilę, odpowiadają naszym aspiracjom, naszemu potencjałowi, naszej ambicji? No to pytanie każdy z obecnych tu będzie odpowiadał sam sobie. Ja odpowiadam, że na pewno powinni się czuć zaspokojeni w swoich ambicjach z tego chociażby względu, że są najbardziej lubianymi, popularnymi, najlepszymi spośród 68 tysięcy piłkarzy zarejestrowanych w tym województwie. To warto sobie zakarbować w świadomości, bo takiej liczby w tym kraju nie ma nikt zarejestrowany, uprawniony do rozgrywki. Żeby się wybić na szczyt takiej drabiny, trzeba koniecznie mieć umiejętności nieprzeciętne. Najlepszym trenerem Małopolski za rok 2012 został Kazimierz Moskal, Termalika w Wrocławiu. Cóż, życie jest pełne niespodzianek. Ja rok temu stojąc tutaj na tej scenie, ośmieliłem się powiedzieć słowa, że wierzę w to, że za rok będę miał więcej do powiedzenia tutaj do mikrofonu, jak i również w tym plebiscycie. Z tym gadaniem do mikrofonu się rozpędziłem, bo nie zamierzam długo tutaj gadać. Natomiast to zwycięstwo w tym plebiscycie jest dla mnie dużą satysfakcją. Tym większą, że udało mi się to osiągnąć właśnie jako trener Termaliki Wróbel Niedziecza. Gdzie wiadomo, że aby ten plebiscyt wygrać, potrzebowałem trochę więcej głosów niż samych głosów kibiców Termaliki. Jest to chyba oczywiste. Dlatego ta satysfakcja jest duża. Z tego miejsca też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy te głosy na mnie oddali. Przede wszystkim chciałbym podziękować również ludziom, którzy mi zaufali i w czerwcu powierzyli mi prowadzenie zespołu Termaliki. Ale myślę, że największe podziękowania należą się samym piłkarzom. To dzięki ich postawie, dzięki ich dobrej grze jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tabeli i ja tutaj też jakby mogłem spełnić to przyrzeczenie sprzed roku. Cieszę się niezmiernie. Na koniec chciałbym życzyć wszystkim piłkarzom i trenerom, i tym wyróżnionym i niewyróżnionym, cierpliwości i wytrwałości. Będąc piłkarzem czy trenerem, jeśli się wygra jeden czy dwa, czy nawet kilka meczów, nie znaczy, że jest się najlepszym na świecie, wszystko się wie i wszystko się robi najlepiej. Ale też jeśli będąc piłkarzem lub trenerem przegra się jeden czy drugi mecz, to nie znaczy, że wszystko robimy źle, nie nadajemy się do tego zawodu i należałoby się zająć czymś innym. Więc życzę wszystkim tej cierpliwości, wytrwałości i wiary w to, co robimy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Na pewno chciałbym podziękować wszystkim osobom, które odebrały mi głosy. Rok temu tutaj miałem możliwość odebrania nagrody za odkrycie roku. Teraz dostałem za 10 miejsce i mam nadzieję, że przez swoją ciężką pracę w przyszłym roku będę miał możliwość odebrania za wyższe miejsce. Dobry wieczór Państwu, ja nie jestem oczywiście Maurem. Maura, jak wszyscy wiemy, nie ma w Krakowie, ale jesteśmy z nim w stałym kontakcie. Stąd mała niespodzianka. Bardzo prosimy. Hello everyone in Krakow. I just want to say thank you very much to the people who voted for me, to my old teammates from Wisla. I miss you very much. All the fans, thank you, and Gazeta Krakowska. Piłkarzem roku 2012. Tak jak przed rokiem. Cezary Wilk, Wisła Kraków. Muszę powiedzieć, że my znajdujemy się tutaj co roku, a mam przyjemność już być z Państwem tutaj 3 lat. Za każdym razem jestem coraz bardziej zaskoczony. Po raz pierwszy znalazłem się tutaj już będąc tylko pół roku w Wiśle. Po raz drugi wygrałem ten plebiscyt, czego nigdy nie podejrzewałem, że się mogę stać. A w tym roku, po takim udanym roku dla Wisły, bo trzeba sobie to otwarto powiedzieć, znowu mogę stać tutaj z Państwem i odbierać nagrodę za pierwsze miejsce. Także myślę, że to jest
spory kredyt zaufania dla mojej osoby, ale mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł go spłacić. Nie, myślę, ulubieńcem nie. Ulubieniec jest jeden i wszyscy go doskonale znają. Zresztą chyba na to zasłużył swoimi licznymi czynami. Natomiast co do mojej osoby, myślę, że to jest spory kredyt zaufania po raz kolejny, który gdzieś w najbliższej przyszłości należy spłacić, myślę, z nawiązką. No szczerze mówiąc, po tym roku, który minął, nie spodziewałem się nawet pierwszej dziesiątki, nie spodziewałem się, że się tu pojawię. Myślę, że żaden z zawodników Wisły nie śmiał nawet myśleć o tym, że rzeczywiście zasługuje na pierwszą dziesiątkę, bo w Wiśle jednak trzeba pewien poziom prezentować, trzeba wygrywać, trzeba zdobywać punkty, a u nas było różnie w ostatnim roku z tym faktem, także na pewno olbrzymie zaskoczenie. Tak, myślę, że jest spora grupa kibiców Wisły, którzy gdzieś tam doceniali to, co próbowałem robić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma człowieka, który by wszystkim dogodził. Jednym to się podobało, drugim nie, bo trener rozliczany jest z wyniku. Ale tak jak powiedziałem, no, na pewno wiele tych głosów kibiców Wisły na moje konto wpłynęło, za co im gorąco dziękuję.